Siema, baterie się ładują, to jeszcze temat może kamerek Wi-Fi. To są takie kamerki, które możesz sobie założyć przy domu, przy garażu, tam gdzie potrzebujesz mieć jakiś podgląd. Podgląd jest na telefonie za pomocą aplikacji. To jest Wi-Fi Smart Camera. Tak wygląda opakowanie, w którym to przychodzi. Aplikacja to jest chyba ICC3, coś w tym stylu. Jest do ściągnięcia. ICSEEE. Nie wiem, jak się dokładnie to czyta. O, coś takiego jakby. ICC, czy coś w tym stylu. No dobra, mniejsza z tym. O co chodzi? W tej kamerce jest 5 megapikseli. Połączenie jest z routera za pomocą Wi-Fi lub bezpośrednio kablem internetowym. Można się podłączyć tak lub tak. Wymagany jest zasilacz minimum 12 V i minimum 2 A. I teraz tak, co mamy w pudełku? Ja to spróbuję jedną ręką, trochę może być trudno, ale dam radę jakoś. To jest pudełeczko z Chin przyleciało. No i co z tą ostrością? Praktycznie nienaruszone jest jak nowka. Mamy tutaj książeczkę. W jaki sposób łączymy z internetem? Jest po angielsku, jest pokazane podłączenie, że można podłączyć za pomocą anten. Aha, odnośnie anten, ponieważ te kamery już przetestowałem, one faktycznie mają dwie anteny. Tylko prawdziwe dwie anteny, bo te tańsze modele, ten kosztował około 200 zł w Chinach. W przeliczeniu te tańsze modele niestety mają dwie antenki, ale jedna z nich jest atrapa. Jeśli chodzi o zasięg tych kamer od routera, no to ja na przykład testowałem na 20 metrów od routera i nie ma najmniejszego problemu z działaniem. Nie ma żadnych zakłóceń, najmniejszych. Przypuszczam, że spokojnie można by było je dużo dalej od routera ustawić, ale to też zależy wszystko od terenu, jak jest zabudowany, czy to jest jakaś działka leśna, czy to jest między blokami, ale testowałem je 20-30 metrów, pięknie się łączyło. I to zależy od routera znowuż. No jak ktoś ma najtańszy router tam za 50-70 zł, to też może być problem. Ja tam takie routerki kupowałem chyba bodajże po 300 zł do internetu światłowodowego i to sobie hasa. Teraz tak, w tym opakowaniu mamy zasilacz. To jest zasilacz 12 V, 2 A. Powiem szczerze, że ten zasilacz, pierwszy, który założyłem, spalił mi się po roku czasu. Przypuszczam, że on nie ma 2 amperów. Przypuszczam, że on nawet 1 ampera nie ma. Na pierwszy rzut oka jest on duży, natomiast w środku jest jedna cieniutka, malutka płytka i kilka podzespołów, na które wystarczy popatrzeć i stwierdzam, że one nie mają po samej budowie 2 amperów. Dlatego zamówiłem sobie zasilacze od francuskich routerów po parę groszy, które faktycznie mają 2 ampery. Tak wygląda ten piękny zasilacz. Nie będzie używany. Podmienię go właśnie na zasilacze z routerów. A jak nie będzie, to będzie znajdę jakiś inny zasilacz 12V, a wykorzystam tylko to wejście. Odetniemy ten kabelek, polutujemy do innego zasilacza. Co my tu mamy? No, w opakowaniu jeszcze jest super kołki montażowe od razu do kosza. Jeżeli montujemy to na kołkach, to tylko na kołkach firmowych, to się nie nadaje do niczego. Ja montowałem na kołkach Fischera, a reszta powieszonych jest na trytytkach do masztu i wisi to. Tutaj mam jakieś mufy. Z tego nie korzystałem, porobiłem wszystko swoje, tak żeby to było odpowiednio odizolowane. No i teraz sama kamerka. Ta kamera faktycznie ma 5 megapikseli. Jeżeli chodzi o jakość obrazu
i pracę tej kamery. Ja jej nie będę zachwalał mnie, nikt za to nie płaci, ja wam po prostu chcę przekazać jakąś tam wiedzę. To nie jest niebieski ekran, to jest folia, którą ściąga się. To jest zabezpieczenie po prostu naszej kamerki, żeby nie porysowała się ta, jak to się nazywa, Boże. No widzicie, no. Brakuje słów. Czyli tak, mamy dwie anteny, 5 megapikseli, tak jest napisane na pudełku. Obraz z tego jest znakomity, przynajmniej do kilkunastu metrów. Nawet przypuszczam, że no, do 20-30 metrów jest bardzo dobry. Nie ma tu zoomu optycznego, jest tu zoom cyfrowy, mimo wszystko przy ustawieniach na Full HD widać to ładnie. Jeśli chodzi o pracę nocną, kapitalna sprawa. Na placu w odległości 15-20 metrów tu mamy doświetlenia podczerwieni, a między nimi są też zwykłe diody, które świecą bardzo jasno. Także nawet kot się ani myszka na placu nie prześlizgnie. Kamera ma możliwość robienia zdjęć, wysyłania SMS-ów, powiadomień wszelkiego rodzaju, wysyłania filmów. Jeżeli coś jest niepokojącego, można w aplikację ustawić na 1000 różnych sposobów. Aplikacja jest po angielsku, ale jak już obcykamy sobie wszystko co i jak, to naprawdę może robić cuda. No ja korzystam tylko tam z 3-4 funkcji, reszta dla mnie jest, no może akurat dla mnie jest niepotrzebna, ale inni ludzie mogą sobie wykorzystywać. To jest głowica obrotowa tutaj. Ona nam się kręci, to jest wszystko na silniku, kręci nam się praktycznie we wszystkie strony, w jakie tylko chcemy. Do góry, na dół. A teraz na siłę nie będę tego kręcił, bo logicznie jest tam silnik, są tam zębatki. Głowa chodzi jej we wszystkie strony, także to jest kapitalna sprawa. Może obracać sobie, podglądać sobie wszystko, co chce. Jeśli chodzi o wykonanie, jest to bardzo wysokiej jakości plastik. Urządzenie jest wodoodporne. Nie wiem, czy jest wodoszczelne, czy albo odwrotnie, czy wodoszczelne, a nie wodoodporne. Mniejsza z tym, po roku wiszenia na dworze i złych pogodach zardzewiały jedynie śrubki montażowe, które znajdują się tutaj, dwie od góry. O, te tylko przerdzewiały, natomiast cały mechanizm kamery w środku wygląda po rozebraniu jak nowy, po roku czasu pracy. Jakość wykonania porównywalna z kamerami takimi, spokojnie można powiedzieć, za 2000 zł. Nie ma tu żadnej bajki, bo naprawdę są rewelacyjnie wykonane. Kamera ma kapitalny mikrofon. Jeżeli kurierzy przyjeżdżają, ja z 20 metrów spokojnie słyszę rozmowę. Mogę stwierdzić, czy wszystkie przesyłki, wysyłki są realizowane tak, jak trzeba. Ma także wbudowany 4-watowy głośnik. Jeżeli chcemy przekazać do kogoś jakąś informację, kto jest na placu, a jesteśmy powiedzmy w pracy czy za granicą, możemy przez aplikację, przez telefon, o tutaj mam głośnik budowany, powiedzieć do osób, które są na placu z dosyć dużą głośnością, co chcemy im przekazać. Tutaj mamy kabelek na samym końcu i to jest tak, zasilanie 12V i kabel internetowy. No, tak to wygląda, ale ja korzystam z połączenia Wi-Fi, a tutaj sobie wpinam tylko zasilacz 12V. Oczywiście nie mówię, że ten zasilacz trzeba wrzucić od razu do śmieci. Nie. On może pracować, on się może nie spalić. Mnie się spalił. A rozebrałem go i stwierdziłem, że jest po prostu lipa. No może ten będzie poprawiony, aczkolwiek wątpię. Ogólna ocena kamery na 5 gwiazdek, jakie chciałbym ocenić, daje 5 gwiazdek. Powiem szczerze, że za tą cenę nic lepszego bym nie kupił. Miałem wiele różnych kamerek, kosztowały podobne pieniądze, ale było oszukane. Pisali, że jest 5 megapikseli, okazywało się, że jest 2 i to jeszcze takie naciągane, że po prostu kiszka. No, a w międzyczasie mamy już 186 mAh. Na kolejny mamy 186, na kolejnym mamy 194, już jest fajnie, już do 200 mA i na tym mamy 200 mA. Niech nam się ładuje. Dziś mamy problemy z ostrością, chyba dlatego, że są dwa rodzaje światła i troszeczkę nam telefon głupieje. Ale szczerze mówiąc, ona chyba, ta kamera, nie ma nazwy, a
Ale wiem, że na chińskich stronach sprzedawca nazywa się Anbiux. Anbiux. I naprawdę powiem Wam, że no kamera też nie jest mała, nie jest duża, nie wiem jak ją określić, tak na szerokość widzicie, jak trzymam w rękach, no to ona jest jakieś 15 cm. Anteny oczywiście są ruchome we wszystkie strony, wysoka jest, znaczy wiesz co, no wiecie co, jest jakaś wysoka i szeroka na jakieś po 15 cm, można powiedzieć, no. O, tu mamy dwie anteny, widać dwa przewody dochodzące do anten. Miejsca mocowania to albo na czterech ślubach, albo na tytkach, albo na druciku, jak komu pasuje. Aha, to jest jeszcze najważniejsza rzecz. Tu u góry, pod tą kopułą, mamy wejście kart. Zaraz, sekundę, bo ja tu chyba coś pomotałem. Tu jest wejście kart, tak, pomyliły mi się kamery. Tu pod spodem, pod tą gumowaną zaślepką jest wejście kart. W tej instrukcji jest napisane, którą ja mam, że ona obsługuje karty do 128 giga. Najlepiej byłoby kupić karty o dużej prędkości zapisu. No powiedzmy, że coś takiego, na przykład z serii Evo. Chociaż wiem, że na szybsze były te pomarańczowe i czerwone. Nie wiem, jak ta się będzie sprawowała. To jest 128 Evo. Niby ona tam miała mieć coś koło... No, tu pisze transfer speed 130 megabitów. Nie wiem, czy tyle pójdzie. Jak będzie 90, to też będzie rewelacja. Powiem Wam, że 128 kosztuje tam około 80 zł, ale spokojnie można kupić 64 i też wystarczy na 7, 8, a niekiedy nawet 9 dni nagrywania, także nie trzeba przepłacać. No to tyle. Tyle na szybko. Myślę, że nie ma co tu bawić się tam w jakieś bajki, bo to, co było najważniejsze, to powiedziałem i spokojnie można ją polecić, no bo to jest już tam kolejny zakup, nie? Zresztą znajomi, co mnie byli, poglądali sobie, jak to wszystko wygląda, jaki jest transfer do telefonu, do pliku, zapis na karcie, jakość obrazu, no i że jest mikrofon, że jest głośnik i dosyć ciekawa aplikacja, to szczerze mówiąc powiedzieli, że jak za te pieniądze, to super sprawa. No. A tym bardziej, że jak dolar dalej będzie drożał, to będzie z dnia na dzień coraz droższe. No. Także to się nazywa Anbiux przez X, tak jak pamiętam. I kamera jest naprawdę godna polecenia, bo czyni cuda. Siemano, do zobaczyska. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim życzę Wam zdrowia i uśmiechu na co dzień. Bo jest trochę za trudny ten świat ostatnio, także trzymajcie się.